Dzień dobry moi drodzy, Bartłomiej Ryś, Polski Karawanik. Kłaniam się bardzo, bardzo serdecznie. Ponownie zawitałem do firmy Balcamp, która w ostatnim czasie przygotowała naprawdę wyjątkowy projekt swojego campervana. Jest to samochód w pełni przystosowany do przewozu transportu osób niepełnosprawnych. Klient, który zamówił ten samochód, ma właśnie niepełnosprawne dziecko i ta firma przygotowała stricte całą zabudowę kempingową właśnie na potrzeby tego dziecka. Dzisiaj pokażę Wam ten samochód, a pomocny oczywiście w tym będzie Krzysztof Lubian, którego już znacie z naszego kanału. Zapraszam. Cześć Krzysiu. Witam serdecznie. Dzień dobry. Opowiadaj o samochodzie w takim razie. Co to jest za model? No witam serdecznie. Jesteśmy w manie 7-metrowym, bez napędu, tym razem 4x4. Z tego względu, że musieliśmy tutaj razem z drugą firmą wspólnie zamontować windę, która wciąga wózek inwalidzki do środka. Udało nam się to wspólnie razem z właścicielem, z firmą zewnętrzną i my oczywiście, cała nasza zabudowa tutaj pomogła zbudować ten samochód w środku. Jest to, no, jestem pod pełnym wrażeniem, że klient się zgłosił do nas z tego względu, że no, pierwszy raz w życiu mieliśmy taką koncepcję. Chodził klient po targach w Düsseldorfie, nigdzie nie znalazł firmy, próbował coś, z każdym rozmawiać, każdy go odsyłał. Okazało się, że klient jest z Trójmiasta, a ma firmę pod nosem, za przeproszeniem, no i trafił do nas, wymyślił projekt, czy razem zbudujemy. No to budujemy. Uważałem, że to było bardzo duże przedsięwzięcie, a zarazem no, może być bardzo owocne w przyszłości, bo tak jak wszyscy wiemy, na targach też i wszędzie jest bardzo dużo osób niepełnosprawnych, którzy też chcą mieć jakieś przywileje, chcą mieć korzyści. Dużo jest tych pytań, prawda? O takie samochody właśnie. Mnóstwo, ja bardzo mnóstwo pytań uzyskałem na temat właśnie takich samochodów z możliwością przewożenia osób niepełnosprawnych. No i zgłosił się do nas klient z jego wspólnym zaangażowaniem, no i z naszym wykonaniem, żeśmy wybudowali coś, co no jesteśmy pod wrażeniem. Pierwsze, co tu chciałem Wam tu wszystkim pokazać, no jest to niesamowita rzecz, która po prostu no jest... momencik, bo coś mamy tutaj... Stres, zawsze jest stres. Wiesz jak jest. Pierwszą rzeczą, którą chciałeś nam tu pokazać, jest ta winda. Tak, chciałem Wam pokazać właśnie pierwszą rzeczą, która jest ta winda. Tak jak mówiłem, wspólnie razem z klientem i z firmą zaprzyjaźnioną, żeśmy zamontowali windę, która no, jest genialnym rozwiązaniem, uważam. Nie jest to mały wydatek, no ale uważam, że tutaj cel uświęca środki. Ile kosztuje taka winda, Krzysiu? W granicach 55 tysięcy złotych. Sama winda. Sama winda. Uważam, że jest no, temat bardzo ciekawy, rozwiązanie niesamowite. Wjeżdża nam ta winda tutaj do środka, także nie mamy problemu, żeby tutaj klienta wsadzić do środka. Mamy specjalne uchwyty pomontowane w podłodze. W podłodze mamy z przodu dwa uchwyty i z tyłu na wózek. Specjalne do tego pasy są zamontowane tutaj na bokach do przyczepienia wózka. Mamy temat na przyszłość, temat rozwojowy, bardzo fajny, żeśmy wybudowali specjalne łoże, dostarczone stelaż, klient nam dostarczył stelaż oraz materac do przerobienia. Materac i stelaż jest ruchomy. Mamy zamontowany specjalny uchwyt do podnoszenia. Podnosi pacjenta tutaj z wózka inwalidzkiego, kładąc go z powrotem na pilota, jest to urządzenie, kładąc go z powrotem na łóżko. Także druga osoba pomagająca w tym wszystkim nie ma żadnych problemów jakiś tam po prostu w dźwiganiu czy coś takiego, prawda? Mm-hmm. Żeśmy zamontowali tak jak standardowo nasze łóżko u góry do spania o wymiarach 2 metry na 120, więc rodzice śpią u góry, kontrolując tu syna na dole. Oczywiście zmieściła się i płyta indukcyjna, zmieścił się zlewik, zmieściła się lodówka, oczywiście klimatyzacja, niezbędna drabinka do wejścia, oczywiście z tyłu toaleta duża, kasetowa toaleta chemiczna razem ze zlewem, z prysznicem. Także no tu warunki mają Państwo bardzo fajne. Jak zwykle Balcamp postawił na estetykę. Został wykonany pulpit w skórze, elementy hydrograficzne, zmiana kabiny. Marzeniem klienta było pokazać synowi świat. Jak najbardziej żeśmy chcieli im sprostać temu, co mojemu marzeniu, no i udało się. No, bez gazu? Kompletnie kamper bez gazu, kompletnie tak? Kamper bez gazu, mamy indukcję, wszystko chodzi tylko po 230, klient będzie parkował oczywiście na polach kempingowych, no, z tego względu, żeby mieć sanitariaty blisko i w ogóle. Człowiek na wózku już jest człowiekiem dorosłym, bardzo sympatyczny chłopak, bardzo się cieszy z tego kampera. To, że może do niego wjechać i zobaczyć świat dzięki swoim rodzicom, którzy no, postawili tutaj na... tak trzymać dla rodziców, na pokazanie mu, co jeszcze można zobaczyć w życiu, no to uważam, że jest to super ruch, super rozwiązanie. Krzysztofie, ile cała budowa zajęła czasu? Cała zabudowa zajęła nam 7 tygodni, tak, no z projektem klienta, z dostarczeniem materiału 7 tygodni czasu.
Uważam, że no... Szybko, myślałem, że dłużej. Nie, nie było tu jakichś wielkich, nie stawialiśmy wielkich kuchni, nie stawialiśmy wielkich łazienek, jakichś cudów. Robiliśmy taką podstawową tak, żeby najwięcej nam zależało, żeby tu ten jednak wózek wszedł do środka, żeby można było obrócić ten wózek, żeby było miejsca, żeby to wszystkie miejsca dokowania do tego wózka i wszystko, żeby to tutaj spełniało najważniejsze kryteria tej całej zabudowy. Ale wiesz, to jest fajna taka zabudowa pod kątem tej dostępnej tutaj przestrzeni, prawda? Oczywiście, może tak, tak. Oczywiście, może. Taki przyszłościowy temat. To oczywiście, że tak. Mówię, tu mamy malutką kuchnię, oczywiście bez okna. Mamy płytę indukcyjną, mamy lodóweczkę, zmieściliśmy małą, klimatyzator, telewizor, to niezbędne rzeczy do... Jest ta oczywiście najważniejsza toaleta do mycia rąk z siebie samego, razem z prysznicem, z ciepłą wodą. Mamy Czym bez okien tak tutaj wszędzie, w tej części? No jest, bo tutaj nie możemy mieć ani jednego okna. Mamy tylko okno dachowe i mamy dwa po przeciwnej stronie. Z tego względu, że mamy tak zwany tutaj zabudowa układ francuski. Także no po prostu nam tu nie wychodzi żadne okno z tyłu. Mogliśmy dać tu przy głowie klienta, pacjenta tutaj, ale no... Stwierdziliśmy, że jednak nie, niech tam jest bezpiecznie, wszystko jest zamknięte, żeby nikt nie strącił żaluzji, niczego, tak? No ale żeśmy zbudowali, no u góry duże okno, tutaj klient zamówił dwa przesuwne okna, oryginalne zabudowy ma, my żeśmy zrobili do tego fajne rolety plisowane. Ale ładne. Bardzo ładnie, z dwóch stron, trochę zaciemnienia, trochę tego, tak żeby było przytulnie, fajnie, rodzinnie w tym samochodzie. A jak sam man? Sam man, no, jechałeś ze mną przed chwilą. Petarda. Petarda, no tu jest 177 koni w automacie, to się odpycha, można tak powiedzieć, no, jedzie to, auto nie waży mało, drodzy Państwo, waży na... Z pełnym zbiornikiem paliwa, z pełnym zbiornikiem wody, z tą windą, z tym wszystkim waży prawie 3400, nie? My zmieściliśmy się w 3,5 tonach, klient nie zwraca na to uwagi, bierze ze sobą tylko walizkę, już mówię też i z wózkiem inwalidzkim i no, czyli... z ludźmi, tak? No to jest cały zapakowany, cały komplet. Okej. Mamy 3,5, wiadomo, 3450, 3460, mało nie waży, no ale my też żeśmy się zmieścili w tych 3,5 tonach, coś zabierze zawsze ze sobą, jest ten... Taki mały procent tolerancji, 3,650 będzie ważył, tak jak zawsze opowiadam. Nic nikogo no, będzie nie na nikogo krzyczeć. Też nie tak będzie. Myślę, też tak myślę. Nikt nie będzie na nikogo krzyczeć. Jak będzie ważył 4200, wtedy będziemy się zastanawiać, bo wtedy są problemy. Krzysiu, wiem, że ciężko mi pytać o takie rzeczy, jak samochód jest sprzedany, ale ile wyszła całość? Zdradzisz nam? Tak, mogę zdradzić. Tutaj wyszła kwota w granicach 325 tysięcy netto. Razem z samochodem, bez windy oczywiście, nie? Bez windy. Całkiem spora. Całkiem spora. No, zabudowa wyszła w granicach tam 140 tysięcy złotych netto. Mówię, jest dużo rzeczy brakujących, ale no i sama baza. Man, jako man sam sobie tutaj no, nie jest tanim samochodem. Jest to bliźniak Craftera, ale no akurat jeszcze tu jest bez napędów, także no też kwota jego to jest w granicach, podejrzewam, 140-150 tysięcy złotych. Ceny samochodów poszły w górę? Tak, ceny samochodów poszły w górę niesamowicie. W tej chwili dostaliśmy notację mailową i poczta, że od 1,5 do 5% wszystkie pojazdy poszły w górę, no niesamowicie w tym roku. Nie? Nieźle. Krzysiu, ostatnie pytanie w takim razie, jak z dostępnością teraz, terminy u Was, ale też jak sobie radzicie z tymi problemami związanymi z brakiem podstawowych rzeczy, ogrzewania, panele, okna, tego wszystkiego teraz brakuje na rynku? Brakuje, jest bardzo deficyt, drodzy Państwo, jest deficyt potężny we wszystkim, w markizach, w oknach, w klimatyzatorach, w stopniach wejściowych, w zbiornikach, w panelach słonecznych. Firmy zabudowujące no mają problemy z dostawami części. Mamy kilka samochodów odstawionych na naszym placu, stoją z zabudową meblową gotową, brakuje ogrzewania, brakuje stopnia i po prostu no, walczymy jak wy, można powiedzieć, o to wszystko na tym rynku. Staramy się robić, nie chcemy przedłużać, o każdą jakoś zaplanowane te wakacje, nie chcemy tych klientów przeciągać, ale staramy się jak możemy. No, w tej chwili zapisy, w tej chwili wykonanie samochodu, gotowego pojazdu u nas w firmie, to jest maj-czerwiec 2022. Z czego bardzo się cieszymy, no ale no, odległe terminy czasami odbijają piłeczkę u klientów, nie chcą czekać. Już, panie Krzysztofie, w tym sezonie chciałbym pojechać. Też postaramy się znaleźć jakieś rozwiązanie, mając swoje pojazdy, bo u nas też mamy pojazdy do sprzedaży. Niekompletnie zabudowane, ale no tego nie ma wiele po prostu. No, w tej chwili zamówić samochód po dobrej znajomości w dealerze z Mana, czy Mercedesa, czy Craftera, to jest czas oczekiwania około 9 miesięcy na sam pojazd. Na sam pojazd, gołą, pustą bazę, pustego blaszaka. Nie? Jasne. Wyjedziesz w tym roku na wakacje? Tak, wyjadę. Uda się? Tak, wyjadę na targi na wakacje do Düsseldorfu. Odbędą się? Odbędą się, mam wykupione miejsce, potwierdzone wszystko, jestem umówiony,
hotel zamówiony, restauracje pomawiane, znajomi pomawiani. Mam nadzieję, że widzimy się w Niemczech. Widzimy się w Niemczech i myślę, że będzie bardzo fajnie, jak co roku. Dzięki, Krzysiu. Ja również dziękuję. Przepiękne autko. Taka firma, nie?